Jest pan członkiem komisji nazewniczej, która opiniuje nazwy ulic, placów, parków. Ostatnio rzucił pan pomysł, aby jedno z giżyckich rond nazwać rondem Cedr Chopina. Skąd ten pomysł? Ja chciałem nawet dłużej, chciałem, żeby to się nazywało Rondo Cedur Fryderyka Chopina, żebyśmy, broń Boże, tam nie pomijali wszystkich imion naszego wspaniałego kompozytora. No dlaczego? Dlatego, że to jest rondo, więc to rondo tu pasuje. A dwa, że to jest bardzo piękny utwór, to Rondo Cedur. Wspaniały utwór. A po trzecie dlatego, że wydaje mi się, że przy nazewnictwie miejscowym potrzebna jest też wyobraźnia, trochę humoru, trochę zabawy, bo inaczej będziemy samą mieli dzieci wojny, będą ulice dzieci wojny, dzieci powstania i dzieci, prawda, klęski wrześniowej i jeszcze parę innych takich, no jeszcze może nie mamy nic z Auschwitz związanego, może jakaś nazwa dzieci polskich obozów śmierci. Tu nie ma polskich, są niemieckie obozy śmierci. Tak, trzeba to sprostować, bo takie, możemy różne, się znaleźć w sądzie. No to, tak, bo to dzieci polskie, dzieci wojny mylą się z dziećmi, by się myliły z dziećmi niemieckich obozów śmierci. Także, no, kochani Państwo, wyluzujmy trochę i oprócz, bo w tej chwili zdaje się Rada przyjęła tą koncepcję radnego Jelca o nazewnictwie. To znaczy Rada przyjęła koncepcję dla siebie, której wcale nie musi przestrzegać zresztą, no bo aha, no to w końcu mam, Rada decyduje. Mam nadzieję, bo już się przeraziłem, że trzeba będzie nazywać tylko związanymi z miastem nazwami historycznymi. W pewnym momencie te nazwy nam się skończą i będziemy wynajdowali tam, prawda, jakieś dziwne historie. Natomiast no, myślę, że to jest kwestia rozsądku i zwykłej równowagi. Jak nazywamy coś historycznie, no, na przykład była propozycja tego Ronda Galindów. Proszę Państwa, my żyjemy na terenie, na rodzimej ziemi plemion staropruskich, właśnie Galindów. To ich w zasadzie ziemia jest tutaj. A tu nie ma w Giżycku żadnej nazwy miejscowej. Tutaj pod Giżyckiem, w okolicach Giżycka, około pół mili od zamku, tak podaje kronikarz, historyk Plastwicz średniowieczny, mieszkał jedyny znany z imienia wódz Galindów, Izegus. Więc dlaczego w nazewnictwie miejscowym nie ma nigdzie tych Galindów? Tak samo boimy się starej nazwy Giżycka niemieckiej, Lecen. Przez wiele lat to miasto nazywało się Lecen. Nigdy się tak naprawdę nie nazywało Lec, ani nigdy się nie nazywało tak naprawdę oficjalnie Łuczany. Nazywało się Lecen, a później Giżycko oficjalnie. Więc też nigdzie nie jest upamiętniona ta nazwa Lecen. Więc uważam, że trochę więcej rozsądku i trochę więcej humoru i wyobraźni w tym nazewnictwie. Panie Wojtku, jeżeli chodzi o nazwy, to teraz dopytam, jaka jest nazwa dla pana, jaką nazwę by pan przyjął dla kanału Łuczańskiego czy Giżyckiego? Jak pan sądzi, bo tutaj burmistrz ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie, a większość, może nie większość, ale ci, którzy brali udział w tej sądzie, zadecydowali, że kanał powinien się nazywać Łuczański. Ale słuchajcie Państwo, nie ma twardej nazwy takich kanałów, no chyba, że to jest kanał La Manche. Przeważnie, jeśli chodzi o kanały, które przepływają przez jakieś duże miejscowości, te kanały noszą takie nazwy, jak nazywa się miasto. Jest Augustów, jest kanał augustowski, jest Elbląg, jest kanał elbląski, jest Bydgoszcz, jest kanał bydgoski. Tutaj płynął sobie i płynie do tej pory, ale kiedyś nazywał się to Lecener kanał, bo było miasto Lecen. W międzyczasie, kiedy władze miasta starały się o nadanie nazwy Łuczany, przybrał on nazwę Kanał Łuczański i tak zwyczajowo to dalej leciało. Ale prawdziwa nazwa oficjalna, w związku z tym, że to jest teraz miasto Giżycko, jest nazwa Kanał Giżycki. No i się do tego przyzwyczajmy, się z tym zgódźmy. Chociaż Łuczański może być ładniej brzmieć, chociaż ja nie wiem, czy brzmi ładnie akurat. To jest kwestia gustu i w Giżycku, przez Giżycko przepływa kanał Giżycki. I dla wiedzy żeglarzy czy turystów, którzy płyną sobie przez Giżycko, aha, wiedzą, płyniemy kanałem Giżyckim przez Giżycko. Fajnie. I tyle.